Witajcie kochani, nazywam się Michał Korgol i zachęcam każdego z was z całego serca, abyście zostali z nami przez ten krótki czas i posłuchali świadectwa naszego życia. Wiecie, ja przez 30 kilka lat wzrastałem w mentalności takiej, że w ogóle jeśli Bóg jest, jeśli On w ogóle jest, to On jest gdzieś tam wysoko w chmurach i kompletnie nie interesuje się moim życiem. Już jako mały chłopiec, kiedy zacząłem wzrastać, słyszałem w szkole, słyszałem od wszystkich ludzi: musisz to, musisz tamto, musisz być silny, musisz sobie zasłużyć na to. Tematu Boga, tak jak większość z was, raczej nie ruszałem. Bałem się, żeby się na mnie nie obraził, żeby nie pomyślał, że jestem zły, ale tak naprawdę w moim życiu On faktycznie w ogóle nie istniał. Nie było dla niego miejsca. I tak sobie przez kolejne lata swojego życia żyłem, tak sobie wzrastałem. Skończyłem z najwyższą średnią szkołę podstawową, później liceum i przyjechałem tutaj do Warszawy. Chciałem, tak jak każdy człowiek, znaleźć szczęście. Od małego mówiono mi w moim małym miasteczku, że szczęście można zdobyć tylko wtedy, kiedy się jest prawnikiem albo lekarzem. Więc poszedłem ten system dalej. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i dalej na Uniwersytecie Warszawskim. I dalej szedłem w ten sam sposób, cały czas się starając, cały czas się spinając. Zacząłem budować dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. I kiedy wszyscy na zewnątrz podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach, mówili: Michałku, super, jesteś człowiekiem wpływu, udzielasz się na konferencjach, zbudowałeś dużą firmę, zbudowałeś duży dom, masz żonę, masz rodzinę, nowe samochody, kilka razy w roku wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje. Ja oczywiście, i wiecie, o czym mówię, udawałem, że wcale nie buduję to mojej wartości, ale tak naprawdę przeglądałem się w tym słowie. Lubiłem, jak tak do mnie mówiono, bo tak naprawdę wewnątrz wiedziałem, że jestem pusty i samotny. Cały czas udawałem kogoś innego. Udawałem przed moją żoną, udawałem przed znajomymi, udawałem przed ludźmi, których nazywałem przyjaciółmi, ale tak naprawdę nigdy przed nimi się nie otworzyłem, bo się wstydziłem, bo były pewne warownie. I wiecie, o czym mówicie? Wiecie, o czym mówię? Wiecie, ile razy udajecie kogoś innego? Udajecie, aby zyskać przychylność, aby nie wyjść na kogoś słabego. Ja myślałem, że w ogóle jeśli Boga ktoś potrzebuje, to może jacyś wywrotowcy, jacyś degeneraci, ale nie ja, porządny człowiek, uczciwy, szanowany przez wszystkich. Myślałem, że On kiedyś posadzi mnie na swoim kolanie, jako ten dziadek z długą, siwą brodą i powie: Michałku, 90% uczynków było dobrych, idziesz do nieba, bo takimi bzdurami karmiono mnie od początku. I kiedy byłem właśnie w tym momencie mojego życia, że miałem wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. Miałem pieniądze, pozycję, szacunek u ludzi. Wtedy usłyszałem, tak jak wy teraz, proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu 2000 lat temu. Że Bóg tak pokochał świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, ja byłem intelektualistą. Początkowo w mojej głowie brzmiało to niedorzecznie. Jak to? Przecież ja wiem, o co chodzi z ekonomią, z gospodarką. Ja wiem, jak historia wywiera wpływ. Ja to wszystko pojąłem. Ja o tym opowiadam. Ja się tym szczycę. A nagle dowiaduję się, że są ludzie, którzy twierdzą, że spotkali osobiście Jezusa. Ale przyjaciele, ja w tym miejscu, kiedy usłyszałem, że są ludzie, którzy osobiście doświadczają Jezusa, że On jest żywy, że On nie wisi dzisiaj na krzyżu, że On nie jest obrazkiem, tylko że On jest osobą i że On żyje, że oni Go doświadczają. Ja postanowiłem do Niego zawołać. Powiedziałem: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli to prawda, że Ty żyjesz, że Ty jesteś żywym Bogiem dzisiaj, ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. Chcę Cię osobiście doświadczać. Bardzo szybko, kiedy ja w prostocie mojego serca zawołałem Go do swojego życia, przyszła pełna świadomość grzechu, sprawiedliwości i sądu.
Ja sobie uświadomiłem, że przez te wszystkie lata, choć byłem wzorowym humanistą i byłem dobry, to sam dla siebie byłem Bogiem. Sam zająłem Jego miejsce. Przyjaciele, największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. To właśnie to, że teraz stajesz na tych światłach, odwracasz się plecami i wywołuje w tobie to, co mówię, jedynie szyderczy uśmiech. Ta niezależność to jest ten grzech, który powoduje oddzielenie Boga od człowieka. Ale bo 2000 lat temu Bóg w Jezusie Chrystusie świat ze sobą pojednał. W Jezusie Chrystusie. Przyjaciele, my żyjemy w takim kraju, w którym każdy coś słyszał o Jezusie. Każdy z was coś wie. Ja nie mam wątpliwości, że większość z was zgadza się z tym, że był historyczny Jezus, że był taki człowiek, który miał na imię Jezus. Ale to w ogóle nie o to chodzi. Pytanie, które dzisiaj zadaję tobie, to jest to, które musiałem postawić kiedyś sobie sam. Kim dla ciebie jest Jezus? Kim On dla ciebie jest? Kim On jest? Wyrzutem sumienia? Spowiedzią raz w roku? Pisanką? Krzyżykiem? Wierzbowaniem? Zastanówcie się. Ja byłem intelektualistą. Ja zacząłem w ogóle, kiedy już się dowiedziałem, że On jest, ja sobie uświadomiłem, że ja Go nie znam. Że ja Go nie znam. Że Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi, postanowił z miłości do ludzi przyjść na ziemię i odkupić ludzi, wziąć na siebie karę i winę za twoje i moje bezbożne życie. Że On to zrobił z miłości, ale dla mnie wcześniej nie miało to żadnej wartości. Żyłem w swoim systemie uczynków i tak jak wam powiedziałem, miałem wszystko, co system tego świata oferuje. Ale kiedy sobie uświadomiłem, że potrzebuję Jezusa i zawołałem do Niego: Jezus, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Wierzę, że poszedłeś z wyboru na krzyż, aby mnie uratować. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjdź, ustanawiam Cię Panem i Zbawicielem mojego życia. Przyjaciele, to było niespełna 7 lat temu. Siedziałem zamknięty w łazience swojego domu, wstydząc się początkowo, nie wiedząc, co się ze mną dzieje, chowając się przed moją żoną, ale w tamtym czasie wiedziałem, że On jest i wiedziałem, że Go potrzebuję. Uwierzyłem w swoim sercu i zawołałem do Niego. I właśnie wtedy Jezus Chrystus, potężny Bóg, przyszedł do mnie i spotkałem Go osobiście. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które Jezus głosił, kiedy chodził 2000 lat temu w ciele po ziemi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Nieważne, jak to pojmujesz intelektualnie, nieważne, co do tej pory na ten temat sądziłeś, to w ogóle nie ma znaczenia. Bo ja uważałem, że Boga potrzebują tylko słabi ludzie. A ja zawsze zgrywałem twardziela. Zawsze udawałem silnego. Ale kiedy Go spotkałem, wiedziałem, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Właśnie wtedy, kiedy 2000 lat temu On chodził w ciele po ziemi, pewien taki dostojnik żydowski, którego wszyscy znali i szanowali, faryzeusz o imieniu Nikodem, też przyszedł do Niego w nocy, bo też się wstydził i zapytał Go: nauczycielu, o co chodzi, bo widzę, że wielkie rzeczy robisz. Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może wejść powtórnie do łona matki? Jezus mówi: nie rozumiesz w ogóle. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, te niespełna 7 lat temu, kiedy w łazience zaprosiłem Jezusa do mojego życia, kiedy wiedziałem, że On jest Bogiem, wiedziałem, że poszedł za mnie na krzyż i zawołałem Go, nic nie rozumiejąc intelektualnie, bo nigdy wcześniej
Nie miałem rejków w Biblii, to mnie nie interesowało. To była ostatnia książka, którą wziąłbym do ręki. Ale ja go wtedy spotkałem i wtedy narodziłem się na nowo. Każdy człowiek, każdy z was, nieważne czy się odwrócisz, czy przyspieszysz kroku, nie zepniesz tego tematu. Każdy człowiek tutaj na ziemi podejmuje decyzję. Przez ten czas pobytu tutaj wybierasz i decydujesz, jaką wartość ma dla ciebie zbawienie. Kim jest dla ciebie Jezus? Czy to cokolwiek coś oznacza? My żyjemy w kulturze, bałwochwalczej kulturze, w których sporo mówi się o Jezusie, ale się go kompletnie nie zna. Dlatego powtórzę pytanie. Kim dla ciebie osobiście jest Jezus? Jakie miejsce on zajmuje? Powtórzę wam jeszcze raz. Byłem prawnikiem, intelektualistą, miałem wszystko, co daje ten świat. I chociaż unikałem tego tematu, ale prawda jest taka, że Jezus nie zajmował żadnego istotnego miejsca w moim życiu. Ze strachu przed tym, co będzie po śmierci, coś tam, wolałem nie ruszać tematu. Ale przyjaciele, to jest Bóg. Jestem tutaj po to, aby świadczyć wam moim życiem, że 7 lat temu spotkałem Go osobiście i od 7 lat Go doświadczam. Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu zszedł na ziemię w ciele człowieka, aby wziąć na siebie winę i karę za twoje i moje bezbożne życie, za to, jak żyliśmy. On oddał swoje życie za każdego, ale aby to się w twoim życiu manifestowało, musisz podjąć decyzję, musisz uwierzyć. Każdy z was wybiera sobie Boga tutaj, każdy z was. Tak, przyjaciele, Boga sobie trzeba sobie wybrać. Może być dla ciebie rozrywka, impreza, ogródek, seriale. Ale tylko Jezus jest drzwiami do Ojca. Tylko Jezus oddał swoje życie dla ciebie. Co z tym zrobisz? 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał śmierć. Śmierć została pokonana. Diabeł został pokonany. Większość ludzi dzisiaj nie ma świadomości. Jeśli nie służysz Bogu, służysz diabłu, dopóki nie narodzisz się na nowo. I to nie ma znaczenia, czy ci się to podoba, czy nie. Czy się intelektualnie z tym zgadzasz, czy nie. Czy to burzy twój system, czy nie burzy. To nie ma żadnego znaczenia, bo Jezus to prawda. Jeśli nie myślisz jak Jezus, nie mówisz jak Jezus, to nie masz pojęcia o prawdzie. Bo prawda 2000 lat temu przyszła w ciele. Ucieleśniona prawda przyszła na ziemię i zapłaciła cenę. Ale ty, jedyne co musisz zrobić dzisiaj, to uwierzyć. Zbawienie jest z łaski, za darmo. To jest Boży dar. Boży dar od Boga dla ludzi. To jest tak, jakbyś dzisiaj dostał 10 miliardów dolarów, ale mówił nie. Ja zasłużę. Ty wybieraj. Ty decyduj. Ty decyduj. Tylko prawda jest taka, że kto odrzuca Jezusa, odrzuca Ojca. Nie ma takiej opcji, że poza Jezusem którykolwiek człowiek dostanie się do nieba. Możesz rozdać 100 zup bezdomnym dzisiaj. Możesz być świetnym filantropem. Jeśli osobiście nie spotkasz Jezusa, pójdziesz do piekła. Przyjaciele, Ewangelia wciąż jest taka sama. Od 2000 lat. Krew Jezusa jest żywa. Pytanie, czy ona jest żywa w twoim życiu? Czy ona ma jakieś znaczenie? Nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam opowiadać. Dzisiaj możesz spotkać się z Bogiem. Dzisiaj. Może ktoś wśród was jest chory. 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, Jezus wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc. Jeśli jesteś chory, a chcesz być zdrowy, podejdź. Położę na tobie ręce. W imieniu Jezusa nakażę, aby choroba odeszła i odejdzie. To są prawa ducha obowiązujące od 2000 lat. Od krzyża Golgoty. Każdego, kto uwierzy.
każdego, kto uwierzy. Ja stosuję to w moim życiu. Od 7 lat, kiedy osobiście spotkałem Jezusa, zwyciężam. Każda prawdziwa dziedzina mojego życia, każda została podniesiona, każda. Jest tu ze mną moja żona. Mi się kiedyś wydawało, że ja umiem kochać, ale moje kochanie było egoistyczne. Jak grabię, co mi się należy, co jest dla mnie. Dzisiaj kocham, potrafię być kochany. Jestem szczęśliwy, jestem przedsiębiorcą, skutecznym przedsiębiorcą. 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana, wielka wymiana. Kto z was, przyjaciele, Słowo Boże mówi wyraźnie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Kto z was chce pojednać się z Bogiem? Nie potrzebujesz do tego nikogo. Nie potrzebujesz do tego pośrednika. Wystarczy, że podejmiesz decyzję. Wystarczy, że uwierzysz i powiesz tak. Jezu, ja nie rozumiem, o czym ten gość mówi tutaj na ulicy. Ale ja rozpoznaję życie, które płynie z tego, o czym on mówi. Ja chcę Cię poznać. Jeśli to zrobisz, doświadczysz Jego obecności. Kto z was, tak jak ja, te niespełna 7 lat temu, stanie w miejscu wyłomu i powie: Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat spędziłem bez Ciebie, że nie byłeś dla mnie żadną wartością. Bujałem się tam czasami do jakiegoś kościoła, ale na poziomie mojego życia, na poziomie mojego serca byłeś nikim. Stanąłem i nazwałem rzeczy po imieniu.